Serdecznie dziękuję pani profesor Magdalenie Fikus za przedstawienie mnie i też bardzo się ucieszyłam, że zostałam poproszona przez panią o to, żeby tutaj powiedzieć o lęku. Ja jestem praktykiem, jestem klinicystą, więc w głównej mierze opieram się na swoim doświadczeniu zawodowym, doświadczeniu klinicznym. Pracuję w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii na Sadybie oraz w gabinecie psychoterapii ISTDP, później powiem, co to jest za rodzaj psychoterapii, na Powiślu. No i bardzo się cieszę, że tu jestem dzisiaj z Państwem w tym pierwszym dniu wiosny. Dzisiaj, jak wychodziłam z pracy, to koleżanka tak mnie zagadnęła i mówi, co to jest dzisiaj, kiedy idziesz do tej kawiarenki naukowej, tam do tych naukowców. No więc przygotuj sobie tam te wszystkie evidence-based medicine, wszystkie dowody na skuteczność psychoterapii. Bo to jest to, co przekonuje umysł naukowca. No i ja tak sobie myślę, mówię, no będę mówić o lęku z perspektywy klinicysty. Będę miała, przy tej okazji też chciałabym przedstawić Państwu taką konkretną modalność psychoterapeutyczną, jaką jest ta ISTDP, czyli intensywna, krótkoterminowa, psychodynamiczna psychoterapia. No, ona owszem jest jakoś dobrze udokumentowana i w publikacjach, i w badaniach, no ale głównie będę się zajmować doświadczeniem klinicznym. No i teraz jak patrzę tutaj na Państwa, to sobie myślę, zapytam, kto z Państwa reprezentuje ten umysł naukowca, prawda? I myślę, że wszystkie ręce się podniosły. Bo... Stowarzyszenie Naukowych. Tak, tak. To jest Stowarzyszenie Ludzi Ciekawych Świata. Wspaniale. I to mnie ratuje, proszę Państwa, dzisiaj. Czy na sali są również przedstawiciele mojego zawodu, którzy zajmują się pomaganiem ludziom? Jeśli tak, to bardzo proszę o podniesienie ręki. Wspaniale. A czy również są na sali osoby, które praktykują na sobie wiedzę psychologiczną? Jeśli tak, to proszę. No, czyli jakoś będzie dobrze. No dobrze. Jaką drogę tu dzisiaj mamy do przejścia? O czym tu dzisiaj będziemy mówić? Więc zanim przejdę do tematyki lęku, to chciałabym Państwu troszeczkę przedstawić kontekst psychodynamiczny i zastanowić się nad pytaniem, dlaczego cierpimy? Jaka jest natura cierpienia? Jak powstają zaburzenia neurotyczne, jaka to jest sekwencja, od czego prowadzi, do czego i czym się kończy, tak? Bardzo króciuteńko, jeśli Państwo pozwolicie, przedstawiłabym takie główne założenia, tezy tej psychoterapii, intensywnej psychoterapii psychodynamicznej. A później już będę mówić na temat zasadniczy, czyli o lęku, jak wyglądają biologiczne aspekty lęku i ścieżki biologicznego doświadczania lęku, jak rozpoznać przejawy lęku u siebie, bo wszyscy, absolutnie wszyscy, jak tu jesteśmy na tej sali, ja, pani, państwo, wszyscy przeżywamy lęk. Jako naturalną konsekwencję, o czym będę za chwilę mówić. Będziemy też mówić o sposobach nieświadomego rozładowania lęku, a jeśli czas nam pozwoli, to trochę jeszcze o relacji terapeutycznej, psychoterapeutycznej, która to jest procesem, w którym pacjent i terapeuta współtworzą zmianę w stronę zdrowszych sposobów reagowania.
Wiele osób zgłaszających się do psychoterapii nie miało w przeszłości konstruktywnych rodziców, rodziców, opiekunów. Takich, którzy mówiliby im, że uczucia są ważne, że lęk jest ważny. Takich, którzy uczyliby ich, że warto zwracać uwagę na to, co przeżywam, co się ze mną dzieje w tym momencie. Tak? Mieli skłonność do ignorowania tego i tego też w świadomy, najczęściej nieświadomy sposób uczyli swoje dzieci. Tak? Więc wiele osób nie miało doświadczenia bezpiecznej więzi. Na przykład rodzic, który widzi swoje dziecko w lęku, nie mówił: o kochanie, widzę, że się boisz, co się dzieje, chodź tutaj do mnie, usiądź mi na kolanach i powiedz mi, o co chodzi. Opowiedz mi, czego się boisz. Wielu z nas nie miało możliwości doświadczenia takiego bezpiecznego przywiązania. I mamy, taka jest prawidłowość, że w każdym z nas istnieje biologicznie zainstalowany styl przywiązania. I on stanowi instynktowne komponenty naszego wyposażenia na całe życie. I mamy trzy, jeden zdrowy styl przywiązania i trzy niezdrowe, lękowo unikający, lękowo ambiwalentny i styl zdezorganizowany. Pacjent mówi: wie pani, nie wiem, nigdy nie wiedziałem, wracając ze szkoły do domu, co mnie tam spotka. Czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, to była zawsze wielka niewiadoma. Styl zdezorganizowany. John Bowlby, który jest twórcą teorii więzi, mówi, że utrata obiektów znaczących, czyli ojca, matki albo jakiegoś innego ważnego opiekuna, w wyniku niepoświęcania mu czasu i uwagi, ale takiego czasu i takiej uwagi, jakie jest potrzebne temu dziecku do rozwoju emocjonalnego, wywiera negatywny wpływ nie tylko na rozwój emocjonalny tego dziecka, ale później może wpływać i ujawniać się w późniejszym okresie życia w postaci jakichś problemów w relacjach, w związku z innymi osobami. Więc te style przywiązania to są takie nieświadome przekonania, wdrukowane jakby w stałe komponenty funkcjonujące w nas, dotyczące tego, czego możemy się spodziewać w życiu, w relacjach z innymi ludźmi. I to, co wiemy z takie, na bazie również to, co wiemy z badań i z różnych publikacji, naukowych publikacji, to to, że styl przywiązania wytworzony w dzieciństwie ma wpływ na dalsze życie człowieka. Udowodnione jest, że te modele umysłowe mają wpływ na zachowania. A te zachowania przejawiają się jako części naszej osobowości, czyli jako stałe komponenty. I udowodnione też jest to, że następne związki w życiu danej osoby budowane są w oparciu o te doświadczenia wyniesione ze związku przywiązaniowego z matką. Irwin Yalom, amerykański psychoterapeuta, psychiatra, mentor, autor podręczników w zakresie psychoterapii egzystencjalnej. Znany bardzo, może nie tak znany jak Freud, ale prawie. To nie jest on na tym zdjęciu. To jest obraz autorstwa Luciana Freuda, który jest wnukiem Zygmunta Freuda. Później będą się jeszcze ukazywać obrazki, rysunki też i obrazy autorstwa Luciana Freuda. Wracając do Irwina Yaloma, on, jak każdy psychoterapeuta, jak każdy lekarz, psychiatra,
Jak przychodził do niego pacjent, to zaczynał od pytania, jaki jest problem, w którym chciałby pan mojej pomocy. I wtedy pacjenci, osoba, niekiedy to był pacjent, niekiedy klient, bo mówił, że nie interesuje go psychoterapia, a to, co go interesuje, to rozwój wewnętrzny, rozwój osobisty. Więc taka osoba zaczynała mówić o objawach, czyli o tym, co powoduje moje cierpienie. I Irwin Yalom stwierdził, że te przyczyny cierpienia, one skupiają się wokół takich czterech tematów. To jest śmierć, poczucie izolacji, poczucie wolności oraz poczucie sensu, poczucie sensu w życiu. I o ile Freud mówił, że najważniejszym popędem w życiu człowieka, najważniejszym motorem życia człowieka jest popęd seksualny, prawda? To Viktor Frankl, również psychiatra, również Wiedeńczyk i wykładowca psychiatrii w Wiedniu, mówił, że motorem ludzkiego życia jest potrzeba sensu, potrzeba nadania sensu w życiu. Tylko poprzez zrozumienie natury cierpienia jesteśmy w stanie, czy będziemy w stanie stworzyć model terapii, która miałaby pomóc pacjentowi. I żeby zrozumieć cierpienie, musimy zrozumieć różnicę pomiędzy bólem a cierpieniem. Ból, utrata, to jest coś, co jest w życiu nieuchronne, nieuniknione. Wszyscy, których kochamy, wiemy, że kiedyś odejdą. I wszystko, co posiadamy, wiemy, że kiedyś utracimy. Jeśli nie za życia, to w momencie śmierci. I wszyscy to wiemy. W relacjach każdy ma jakieś oczekiwania, tak? Czegoś chcemy od drugiej osoby, a szczególnie jeśli to jest ktoś, z kim ja jestem w bliskiej relacji, to ja od niego chcę tego, tego. Mam oczekiwania, mam wymagania, może i żądania, tak? I mamy oczekiwania w stosunku do innych. Ale ta osoba może zrobić tylko jedną z trzech rzeczy. Może nam to dać, może postponować nam danie tego, tak? Albo może odmówić i sfrustrować mnie, zawieść mnie, nie dając mi tego, tak? Poza tym nie zawsze inni chcą tego samego, co ja chcę. A nawet jeśli jest tak, że ktoś chce tego samego, co ja chcę, tak? Może być tak, że nie jest w stanie mi tego dać. Tak na przykład jak w relacji lekarza z pacjentem, tak? Pacjent chory na raka przychodzi do onkologa i mówi, wylecz mnie, proszę mnie wyleczyć, tak? I ten lekarz robi wszystko, co w jego mocy, żeby go wyleczyć. Ale z jakichś powodów terapia nie przynosi spodziewanych rezultatów, tak? Nie ma poprawy. Oboje chcą tego samego, i pacjent, i lekarz. Ale nie można zrealizować, nie można pogodzić pragnienia z realiami, tak? I ten konflikt pragnień z realiami jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. I doświadczenie utraty jest wpisane w każdą relację interpersonalną. No i co robimy, żeby uniknąć bólu? Używamy mechanizmów obronnych. Ja używam mechanizmów obronnych,
Ty używasz mechanizmów obronnych, Pan używa mechanizmów obronnych, Pani używa mechanizmów obronnych. Wszyscy stosujemy obrony, tak? No i powinno być dobrze, ale nie jest. Bo te mechanizmy obronne powodują jednak cierpienie. Mechanizmy obronne są dysfunkcyjnymi, dysfunkcjonalnymi sposobami radzenia sobie z bólem. Tak? Bo w sytuacji, kiedy zamiast konfrontować się z rzeczywistością, tak, unikamy jej, nie chcemy widzieć rzeczywistości, wolimy widzieć swoją fantazję. Tak? To, czego pragnę, to, o czym marzę, nie chcę mieć kontaktu z rzeczywistością. I na tym polegają... I wtedy sięgamy po obrony, tak? Ale wtedy zaczynamy sobie gorzej radzić, albo przestajemy sobie w ogóle radzić skutecznie, tak? Ja mam dwóch synów i za wszelką cenę chciałabym ochronić ich przed bólem. Chciałabym, żeby nie cierpieli z powodu bólu. Ale nie jestem w stanie tego zrobić, bo oni zawsze będą przeżywać w ciągu życia różnego rodzaju utraty, będą przeżywać śmierć bliskich osób i nie mam na to sposobu, żeby ich od tego ochronić. I na ból, nieuchronny ból, tak? Ja mogę w życiu zareagować na dwa sposoby. Powiedzmy, że moje serce zostało zranione. W wyniku czego ja postanawiam, że już nigdy nie będę kochać. I w rezultacie doświadczam pustki w sercu. I żyję życie osoby o pustym sercu. Albo mam drugie wyjście, mimo że moje serce zostało złamane, tak? Ja nadal potrafię kochać, decyduję się nadal odważać na i dopuszczać to uczucie do siebie, tak? W związku z tym zachowam serce przepełnione miłością, uczuciem, a jednocześnie wiem, jestem świadoma tego, że każdy, kogo kocham, umrze i że utraty będą moim udziałem. I tak jak mówi John Fredrickson, inny psychoterapeuta, tym razem z Waszyngtonu, mówi, że na świecie są dwa rodzaje serc, puste i kochające. I że trzeba wiele odwagi, by stawić czoła nieuniknionym stratom i mimo to nadal kochać oraz pozostawać otwartym na życie. Więc możemy konfrontować się z uczuciami i lękiem wywołanym przez realia po to, żeby móc sobie radzić i w procesie, w czasie, no w wyniku adaptacji, jakoś wracać do równowagi, tak? Albo możemy unikać zetknięcia się z rzeczywistością i z uczuciami, chociaż gdzieś tam wiemy, że to rodzi cierpienie. A teraz, proszę Państwa, eksperyment. Wyobraźmy sobie, że tutaj do tej sali otwierają się drzwi i wpada tygrys. I co się dzieje? Co wtedy się dzieje? Czy my czujemy strach, czy my czujemy lęk? Strach. Strach, tak. Bardzo dobrze. Czujemy strach.
Bo strach jest reakcją na konfrontację ze zdarzeniem zagrażającym w życiu, tak? I ma, ten strach ma funkcję adaptacyjną, on uruchamia sekwencje w naszym starym mózgu, tak, uruchamia sekwencje walcz albo uciekaj, i wiemy, co robić, i odbywa się to instynktownie, tak? Bo bodziec, ten tygrys, budzi bolesne uczucia, o Boże, mogę zginąć, tak? A te uczucia, które się uruchamiają, tak, mogę zginąć, mogę już nigdy się nie zobaczyć z moją mamą, z moimi dziećmi, z moim mężem, prawda? To budzi lęk. Więc mamy tą sekwencję, bodziec, który budzi bolesne uczucia, a te uczucia wywołują lęk. No dobrze, no, skoro ten strach ma taką świetną adaptacyjną funkcję i skoro pozwala nam przetrwać, tak, to dlaczego stanowi taki problem? W świecie zwierząt jest tak, że zwierzęta, aby przetrwać, muszą wystrzegać się drapieżników i dobrze, tak? A człowiek musi wystrzegać się utraty więzi, utraty związku. Dlatego każde uczucie, które zagraża naszemu pierwotnemu związkowi, podważa przetrwanie i budzi lęk. I lęk w tym przypadku jest odpowiedzią na poczucie wewnętrznie odczuwanego zagrożenia, jakim jest uczucie. Tak? Więc lęk powoduje, że przestaję mieć dostęp do swoich uczuć. Omijam swoje uczucia. O jakich tu uczuciach mówimy? Co konkretnie mamy na myśli? Takie uczucia jak złość, smutek, radość, wstyd, poczucie winy, lęk, strach. I każde z tych uczuć ma swoje charakterystyczne, biofizjologiczne drogi aktywacji w ciele, które są związane z takimi adaptacyjnymi tendencjami do działania. Uciekaj albo działaj, walcz na przykład. I bazują na ewolucyjnej adaptacji. I w ten sposób zbliżamy się do tej teorii ISTDP, którą chciałabym tu Państwu przedstawić. To jest podejście psychoterapeutyczne, jedno z wielu, tak, które wywodzi się od psychoanalizy, tak, ale o ile psychoanaliza jest procesem długotrwałym, wymagającym kosztów ekonomicznych, czasu, i to o tyle ta psychoterapia krótkoterminowa, psychoterapia psychodynamiczna jest, jak w nazwie, krócej trwa, ale nie tak krótko jak na przykład 5 czy 10 sesji. W każdym razie jest to teoria psychodynamiczna, teoria powstawania objawów, która opisuje taką sekwencję przyczynowo-skutkową, mówiącą o tym, że bodziec wzbudza uczucia, tak? Które to uczucia budzą lęk, a lęk uruchamia mechanizmy obronne. I te mechanizmy obronne są naszym problemem, bo powodują objawy, uciążliwe objawy, które jakoś skłaniają nas do tego, żeby poszukiwać pomocy i terapii. Ta główną tezą w tym Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy jest, że zablokowane nieświadome emocje powodują nieświadomy lęk i nieświadome obrony. Oraz takie założenie, że rzeczywiste doświadczenie tych uczuć, na przykład w gabinecie psychoterapeutycznym, może uleczyć problem, a pracą terapeuty jest wspomagać ten proces, pomagać pacjentowi. No i takie stwierdzenie, że trauma, która nie jest prawdziwie emocjonalnie przeżyta, będzie powtórnie odtwarzana w objawach lub w zachowaniu i ostatecznie odtwarzana w intymnych związkach.
Chciałam Państwa zaprosić teraz do prześledzenia właśnie tej sekwencji zdarzeń, z których jedno wynika z drugiego. Opisujące, jak powstają zaburzenia neurotyczne, tak? Na początku tworzy się więź pomiędzy niemowlęciem, dzieckiem a matką, tak? Niemowlę jest słodkie, kochane, uwodzące, można się zakochać ze wzajemnością. Matka jest zakochana w dziecku, dziecko jest zakochane w matce. I wszystko pięknie wygląda. I w pewnym momencie dochodzi do traumatycznego doświadczenia. Co to może być? Może to być depresja matki. Dziecko przeżywa ból związany z utratą tej więzi, bo ta więź zostaje przerwana przez chorobę matki. I w wyniku tego bólu doświadcza wściekłości, doświadcza złości, tak? Ale ponieważ złości się, czy wścieka się na osobę, którą jednocześnie kocha, tak, to doświadcza poczucia winy w związku z tą wściekłością, tak? I w efekcie dochodzi do tego, że taka osoba unika uczuć, stosuje takie samoniszczące, autoagresywne zachowania, a to powoduje pojawienie się objawów i mechanizmów obronnych. Tak wygląda ta sekwencja. I ta teoria powstawania symptomu mówi, że trauma w relacji wywołuje szereg złożonych uczuć wobec opiekunów, że dziecko ukrywa te uczucia poprzez automatyczne, nawykowe obrony, aby podtrzymać swoje więzi, bo dziecku bardzo zależy na tym, żeby zachować więź z rodzicem. Nawet z rodzicem, z którym ta więź została przerwana. Tak? Dziecko nie ma takiej możliwości zerwać z rodzicem. Tak? Jest od niego całkowicie zależne. Więc w wyniku tego cierpienia, w wyniku tego dziecko cierpi z powodu wysokiego, chronicznego i nieuregulowanego lęku. I później stosuje obrony, które przyczyniają się do powstania zgłaszanych objawów, które to objawy również przyczyniają się do zaburzeń w relacjach. To właściwie jest powtórzeniem tego, co już powiedziałam, że ta miłosna więź między rodzicem a dzieckiem zostaje przerwana i w wyniku uszkodzenia tej więzi dochodzi do zranienia i w relacji łańcuchowej dziecko przeżywa ból, wściekłość i impuls do zrobienia czegoś, tak? Do zrobienia czegoś w wyniku tej wściekłości temu rodzicowi, tak? I natychmiast popada w poczucie winy, tak? Jak mogę, przecież to jest mój ojciec na przykład, prawda? Który ma problem alkoholowy. Więc dochodzi do tego, że dziecko własnym kosztem zaczyna chronić rodzica. I wściekłość, utrata rodzica prowadzą do poczucia winy, jak powiedziałam, i żalu, i karzącego działania superego w stosunku do jego dziecka. No i z tej potrzeby utrzymania więzi dochodzi do identyfikacji z agresorem. I dziecko w zasadzie zaczyna funkcjonować według dyktatu okrutnego i karzącego superego, które w stosunku do zdrowej części pacjenta, zdrowej części ego, dominuje, tak? I powoduje, że pacjent zaczyna patrzeć na siebie tymi karzącymi oczyma rodzica. To nie
nie brzmi, to nie brzmi jakoś tak prosto i łatwo, ale bardzo podjęłam się karkołomnego zadania streszczenia czegoś, co jest bardzo dużym konstruktem teoretycznym na jednej stronie, więc może należało pozostać tylko przy tym grafie. Jeśli chodzi o tą teorię powstawania symptomu i psychoterapię psychodynamiczną, krótkoterminową psychoterapię psychodynamiczną, to ona ma taką historię, że czerpie z wpływów różnych poszczególnych teorii. Wywodzi się od Freuda, angażuje również, czerpie z takiego doświadczenia opisywanego przez Aleksandra, korekcyjne doświadczenie emocjonalne. Opiera się też na takim założeniu, że kryzys to znaczy możliwości, tak? Kryzys może być okazją do uruchomienia różnych możliwości. To Lindemann. Malan, który wnosi do psychiatrii bardzo ważne narzędzia, też ważne badania. On bardzo tutaj dużo publikował oraz przeprowadził bardzo dużo badań, które pozwalają teraz prawie każdemu psychoterapeucie korzystać z takich narzędzi, których jest autorem, jak trójkąt konfliktu i trójkąt osób. Również Bowlby, o którym tutaj mówiłam, który dostarcza naukowej ewidencji dla teorii traumy jako etiologii w nerwicy i jest autorem tej teorii więzi. No i Davanlu, który uznawany jest za twórcę tej modalności psychoterapeutycznej, który mówi, że przymus powtarzania jest zjawiskiem superego i utworzonym jest w celu karania siebie, żeby ochronić obiekt przywiązania. Mówimy też o wpływach Anny Freud, która wnosi wiedzę z zakresu mechanizmów obronnych. Sandor Ferenczi angażuje angażowanie fantazji oraz to, co wniósł Wilhelm Reich z tą teorią zbroi charakteru, zablokowań w ciele, konkretnie w mięśniach. Pacjent, który przychodzi do terapii, zaczyna rozumieć, w jaki sposób brani siebie. Zaczyna rozumieć, że od teraz chce stawać po swojej stronie, po stronie tej zdrowej części siebie, która do niego mówi, pozbądź się obron. Skoro obrony powodują twoje cierpienia, skoro mechanizmy obronne, unikanie uczuć powoduje twoje cierpienie, pozbądź się tego. Ta terapia mówi do niego, staw czoło temu, czego się boisz, zamiast tego unikać. Staw czoła i doświadczaj ukrytych, złożonych, nieświadomych emocji tak głęboko, jak tylko to możliwe. W wyniku tej terapii pacjent chce się nauczyć i uczy się wykorzystywać uczucia do adaptacyjnych aktywności, zamiast przykrywać je nieadaptacyjnymi obronami. Bo jaki mamy tutaj cel do osiągnięcia w tej terapii? Chodzi o to, żeby zrestrukturyzować sposoby przeżywania nieświadomego lęku, czyli nauczyć się regulować lęk w zdrowy sposób. I to się dzieje w trakcie sesji terapeutycznej, bo terapeuta, w przeciwieństwie do tego, do czego jest nauczony pacjent, czy w przeciwieństwie do tego, do czego jest przyzwyczajony, zwraca uwagę na lęk pacjenta, jeśli to ma miejsce w trakcie sesji i zajmuje się tym, nie ignoruje tego, tak? To, co nawykowo zwykł czynić pacjent. I już od samego początku, jak pojawia się
taka sytuacja, że pacjent ignoruje swój lęk albo że pacjent stosuje jakieś nieadaptacyjne formy zachowania, to terapeuta pomaga mu zauważyć to i zastąpić świadomymi, adaptacyjnymi strategiami radzenia sobie. Takimi jakby adaptacyjnymi substytami. Na przykład, jeśli pacjent ma skłonność do nawykowego atakowania siebie, to jest to zastąpione współczuciem dla siebie. Jeśli pacjent jest w depresji, to w wyniku terapii ten mechanizm zastąpiony jest satysfakcjonującym przeżyciem, zadowoleniem z siebie. Jeśli pacjent ma skłonność do takiego sabotażu, sabotowania samego siebie, to te zachowania, nieadaptacyjne zachowania, zastąpione są w wyniku terapii troską o siebie. Ta terapia trwa krócej, ale w zależności od, krócej od innych terapii, ale w zależności od zdolności pacjenta, czy w zależności od sposobu radzenia sobie z lękiem, w zależności od tego, jak silne, jak toksyczne mechanizmy obronne stosuje pacjent, może trwać właśnie w przypadku małego oporu. 2-3 sesje nawet wystarczą, a w przypadku takich bardzo poważnych zaburzeń jak kruche ego, czy ataki paniki, czy somatyzacja, ta terapia trwa wtedy dłużej. To, co charakteryzuje tą terapię, to, że to są że oparta jest na klinicznych doświadczeniach, empirycznych badaniach właśnie tego Malana, o którym wspomniałam, i Davanlu, i że jest poparta danymi empirycznymi z psychologii rozwojowej i z neurobiologii. I to jest bardzo szerokie, tutaj szeroki zakres. I stosuje się ją w psychoterapii indywidualnej, w psychoterapii par, w psychoterapii grupowej, a także stosuje się ją w przypadku wsparcia dla chorych na raka. Tu mamy tę evidence-based medicine, o których mówiłam. Nawet mamy dowody na to, że ekonomiczne koszty kampanii ubezpieczeniowych bardzo się w istotny sposób obniżają, jeśli rodzaj ubezpieczenia, jaki ma konkretny pacjent, mówimy tu o pacjentach w Stanach, w Kanadzie, w Skandynawii czy w zachodniej Europie, koszty obniżają się znacznie w przypadku, kiedy kampania ubezpieczeniowa zdecyduje się na skierowanie pacjenta na psychoterapię, która właśnie z zakresu tej modalności. Dobrze. Za chwilę skończę już o tej terapii i przejdziemy do lęku. Nie wiem, czy nie za długo na tym się skoncentruję, ale to są kluczowe pojęcia używane w tej terapii. No właśnie, dlaczego uczucia lęki i obrony się uaktywniają? Pytanie o pacjenta, pytanie terapeuty, o pacjenta, z czym pan do mnie przychodzi, tak? Jaki jest problem, w którym mogę panu pomóc, tak? Zaprasza tą osobę do ujawnienia jakiejś intymnej części siebie, prawda? I zaprasza do intymnej relacji emocjonalnej. W związku z tym na poziomie fizycznym pacjent uruchamia to, czego nauczył się wcześniej. Czyli jak ktoś mnie zaprasza do bliskości, to co potem się stało, to spotkało mnie zranienie. Tak? Czyli taka asocjacja uczucia i dzielenie się z tobą łączą się, są połączone z lękiem i poprzez mechanizm warunkowania. Tego się nauczyłam w przeszłości. I wtedy automatycznie uruchamiane są obrony w każdej relacji.
I to jest właściwie taki opis sekwencji, która odbywa się w gabinecie psychoterapeutycznym. To jest to narzędzie, nie będziemy się na tym za bardzo koncentrować. Właściwie taki konstrukt, który pomaga w trakcie sesji terapeutycznej nie tylko pacjentowi zrozumieć, co się wydarza, ale też jest takim narzędziem diagnostycznym dla terapeuty, tak? Bo to, co może się odbywać w gabinecie, to jest albo uczucia i impuls związany z tymi uczuciami, tak? W związku z tym, że zostałem obrażony, tak, to miałem ochotę, miałem impuls, żeby go udusić na przykład, tak? Mówi pacjent o swoim szefie, który go zaatakował, tak? Albo może to być sytuacja, gdzie pacjent doświadcza lęku, albo kiedy stosuje mechanizmy obronne, tak? A ten trójkąt osób dotyczy tego, dotyczy relacji, które z osobami z przeszłości, może dotyczyć relacji z osobami z teraźniejszości, w domu, w pracy, albo może dotyczyć relacji z osobą terapeuty. No to przejdźmy teraz do tej psychodiagnozy lęku, która opiera się na biofizjologicznych drogach rozładowania poprzez autonomiczny system nerwowy i jak wiemy jest ewolucyjną, adaptacyjną taką reakcją systemu, tak? I to jest opisane w badaniach Panskipa, a w ISTDP to, co jest charakterystyczne, to, że koncentrujemy się nie na mówieniu o lęku, tylko koncentrujemy się na fizycznych symptomach lęku. Czyli pacjent doświadcza nieświadomych uczuć, tak? To prowadzi do tego, że czuje nieświadomy lęk, a później stosuje obrony, tak? Te mechanizmy obronne. A zadaniem terapeuty jest zapraszać pacjenta do tych uczuć, tak? Których on unika poprzez to, że się pojawia lęk, tak? Jak się pojawia lęk, to terapeuta pomaga mu zauważyć to, że jesteś teraz w lęku, tak? Pomaga mu monitorować ten lęk, czyli regulować go w zdrowy sposób, a w sytuacji, kiedy pacjent reaguje stosując mechanizmy obronne, to terapeuta pomaga mu rozpoznawać te obrony. No właściwie dlaczego zajmujemy się lękiem? Czy lęk jest miłym uczuciem, miłym doznaniem, czy jest udręką? No udręką, prawda? No więc zajmujemy się lękiem chociażby po to, żeby móc go zauważyć i móc go w związku z tym, że już go zauważyłam, uregulować, tak? Poza tym lęk i stosowane obrony powodują, że ja nie mam dostępu do własnych uczuć, ani impulsów, tak? I nie mam też, nie mogę wedle tych wskazówek działać w życiu w zdrowy sposób, tak? Bo lęk uśmierca nasze uczucia i czyni nas martwymi w życiu. Poza tym wiemy, że nawet rozmowa na temat lęku i próby regulowania lęku powodują, że obniżenie tego poziomu lęku i pozwalają na zredukowanie stanu hiperaktywności w ciele. A z badań Szulkina Alostasis wiemy na przykład, że wysoki poziom lęku obniża poziom funkcjonowania układu odpornościowego. Przejawy lęku możemy zaobserwować na trzech poziomach. Na poziomie somatomotorycznym, układu autonomicznego oraz w postaci zaburzeń percepcyjno-poznawczych. I to są drogi rozchodzenia się lęku. Może to być albo na poziomie mięśni poprzecznie prążkowanych, może to być na poziomie mięśni gładkich, albo w postaci zaburzeń percepcyjno-poznawczych. Powtórzę, że koncentrujemy się głównie na fizycznych symptomach lęku.
Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do znajomych, jest nam przedstawiona osoba i ta osoba już jakoś od razu czujesz, że jest napięta od stóp do głów, oddech tej osoby jest płytki. Kiedy podaję rękę na powitanie, czuję, że ręka jest spocona. I mam wrażenie, że jest to osoba nieświadoma swoich objawów lęku. Tak? Albo druga osoba mówi w taki bardzo szybki, galopujący sposób. Nie zważając na to, że brakuje jej tchu. Mówi, tak? Mówi na bezdechu. Wiemy, że to jest przykład ignorowania, że ta osoba ignoruje, zaniedbuje, nie zauważa swojego lęku. Nic z nim nie robi, w związku z tym ten lęk narasta, aż może osiągnąć, nie wiem, taką postać lęku uogólnionego. Tak? Taka osoba może mieć zaburzenia percepcyjne, bo na przykład podaje jej filiżankę z herbatą i ona tego nie zauważa, trąca, filiżanka wypada z jakichś powodów. Wzrok nie działa tak, jak należy, tak? Słuch nie działa tak, jak należy. To wszystko jest skutek działania w przypadku zaburzeń percepcyjno-poznawczych masywnego lęku. Jakie są sposoby nieświadomego rozchodzenia się lęku na poziomie mięśni poprzecznie prążkowanych, czyli tych mięśni szkieletowych? Mówimy tutaj, jeśli lęk jest rozładowywany na poziomie mięśni szkieletowych, to jest to w miarę zdrowy, w miarę adaptacyjny sposób rozładowywania lęku, tak? I on się, wtedy widzimy, że taka reakcja na lęk polega na tym, że lęk zaczyna się rozprzestrzeniać od mięśni dłoni. Widzimy, jak ktoś rusza kciukami albo robi tak, tak? Pięści, napięcie w rękach, ramionach, szyi, zaciśnięte szczęki. To może powodować napięciowe bóle głowy. Może rozładowywać na poziomie mięśni międzyżebrowych i jak ktoś wzdycha, to w taki zdrowy sposób radzi sobie z uwolnieniem napięcia związanego z lękiem. Napięte mięśnie brzucha, napięcie w nogach, w stawach, w stopach. Przyczyną takiego sposobu rozładowywania lęku, a nie regulowania, może być fibromialgia, hiperwentylacja, może być poczucie, że zaraz zemdleje. Tak? Takie osoby mają poczucie, że mam suche usta, że mam sucho w gardle, że muszę sięgnąć po wodę, bo czuję drapanie w gardle. Źrenice są szeroko otwarte, czuję krew pulsującą w żyłach, drżenie mięśni. Może to być pocenie się, pocenie dłoni pod pachami, zimne dłonie. Czerwienienie się. Tak wygląda to na poziomie mięśni szkieletowych. Natomiast sposoby nieświadomego rozchodzenia się lęku w mięśniach gładkich to są takie objawy jak dolegliwości gastryczno-jelitowe, choroby żołądka, nadmierne wydzielanie się kwasu żołądkowego, kwasu solnego w żołądku. To mogą być bóle brzucha, nudności, zawroty głowy, poczucie nagłego parcia na pęcherz, skłonność do biegunek. Na skutek tego mogą wystąpić nadciśnienie, problemy z zespołu jelita drażliwego, jakieś naczyniowe problemy typu migreny, senność, omdlenia. Taka osoba mówi, czuję, jakbym miała nogi z waty, tak? Po takiej osobie wydaje się, że nie widać lęku, bo taka osoba sprawia wrażenie ospałej, czy takiej
nie tak nadaktywnej, jak widzimy to w przypadku rozładowywania lęku na poziomie mięśni szkieletowych. Tak? Bo tu wszystko dzieje się w obrębie mięśni gładkich, czyli jelitowe reakcje. I wtedy taka osoba wydaje się spokojna i nie pobudzona. Ale to nie znaczy, że nie cierpi z powodu lęku. Lęk rozładowywany w taki sposób to oznacza przekraczanie progu tolerancji lęku. To jest sytuacja alarmowa, zapala się czerwona lampka i należy natychmiast przejść do uregulowania, do interwencji. Tak? Nie można lekceważyć czy ignorować takich objawów. Natychmiast należy uregulować lęk. W jaki sposób? Zidentyfikować go, tak. Wiem, czuję, że jestem w lęku, tak. Nie chcę tego zignorować i zostawić tak, jak to zwykle zwykłam czynić nawykowo, tak. I chcę rozróżnić to, że ten, który zauważył, że jestem w lęku, nie jest tym, który doświadcza tego lęku, tak? Że ta osoba obserwująca, to ego obserwujące jest czymś innym niż ten, który cierpi z powodu lęku. No i trzeci sposób rozładowywania lęku odbywa się w postaci, na poziomie takich zaburzeń percepcyjno-poznawczych, jak zaburzenia procesów myślowych. To może być zwykłe rozproszenie uwagi, może być też uczucie pustki w głowie, tak? Osoba mówi, byłem na egzaminie i byłem tak przerażony tą sytuacją, że miałem kompletną pustkę w głowie. Gubienie wątku, niepamięć, dysocjacje, zaburzenia orientacji. Niekiedy osoby mówią, że mam wrażenie takiego tunelowego widzenia albo zamazanego obrazu. W skrajnych przypadkach obserwujemy taką krótkotrwałą ślepotę, tak? Że ktoś mówi, byłem tak przerażony, że niczego nie widziałem, po prostu przestałem reagować. Tinnitus, szum w uszach, dzwonienie w uszach, to też jest przejaw lęku w postaci zakłóceń percepcyjno-poznawczych. Mogą to być halucynacje, efekty depersonalizacji, odrealnienia, rozszczepienia. Więc fizyczne problemy, które towarzyszą lękowi, mogą związać się z zaburzeniami oddychania, mogą to być napięciowe bóle głowy, a konsekwencje tego to jest zespół jelita drażliwego, migrenowe bóle głowy, mogą to być problemy ze snem. Jeśli tylko lęk opuści mięśnie szkieletowe, tak? Czyli nie czujemy lęku w mięśniach, a przemieszcza się do mięśni gładkich czy do tych zaburzeń percepcyjno-poznawczych, to oznacza, że natychmiast trzeba interweniować, tak? I wtedy zadać sobie pytanie, czy jestem świadomy tego, że odczuwam lęk w tej chwili? I tylko taka osoba, która jest świadoma swojego lęku, jest w stanie to nazwać, tak, to znaczy, że jestem w lęku, może tutaj sobie pomóc, tak? Bo nie mogę poradzić sobie z czymś, czego nie widzę. Na koniec jeszcze powiem, że gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego miałabym rekomendować to podejście psychoterapeutyczne, no to bym powiedziała, że głównie dlatego, że jest udowodnione i oparte na faktach, że to podejście psychoterapeutyczne wykazuje skuteczność już od pierwszej sesji. Są pacjenci, którzy mówią, chciałem się umówić na drugą sesję, bo widzę, jak to było, to czego się nauczyłem tutaj zeszłym razem, jakie to było dla mnie ważne i jak od razu zaowocowało zmianą, że ma szerokie zastosowanie, że właśnie kampanie ubezpieczeniowe są gotowe zapisywać pacjentom 5 do 6 spotkań z punktu, wiedząc, że to jest, że to wiąże się z obniżeniem kosztów. To jest terapia, która daje lepsze i szybsze efekty i jest skoncentrowana na uczuciach. W porównaniu z taką werbalną czy prowadzoną intelektualizacją
w przypadku innych terapii, gdzie głównie zajmujemy się intelektualizowaniem i interpretowaniem. Ale trzeba przyznać, że są badania, które mówią, że niezależnie od podejścia terapeutycznego, od szkoły terapeutycznej, od modalności terapeutycznej, skuteczność psychoterapii jest udowodniona. No i w przypadku tej terapii, której ja jestem zwolennikiem i którą uprawiam zawodowo, to żadna inna terapia nie została lepiej zbadana i udowodniona. Źródła to są, który... Na koniec, pamiętamy, że skierowanie uwagi na przejawy lęku w ciele zwykle powoduje obniżenie lęku. A to jeszcze taki humorystyczny aspekt podejścia do lęku. Ludzie to w 90% woda w zasadzie, czyli ogórki z lękiem. To dziękuję bardzo. Dziękuję za cierpliwość. Ja rozumiem, że to jest zupełnie inna tematyka niż ta, z którą Państwo się tutaj stykacie, więc bardzo dziękuję, że tak cierpliwie mnie Państwo słuchali. My się szczęśliwie stykamy z bardzo różnymi tematami.